Cześć, lecimy dalej z tym kabaretem. Jako, że dzisiejszy odcinek będzie płynny, a jest to kolejny odcinek z serii Gówno, prawda? To lecimy z tym wspaniałym tematem. Czyli tak, ja tak sobie kiedyś pomyślałem, bo zawsze marzyłem o tym, żeby osiągnąć... Zawsze byłem ciekaw, jaki jest szczyt ludzkiej głupoty. Zawsze chciałem to zbadać. I pomyślałem, że pokażę wam szczyt ludzkiej głupoty, rozumiecie? Taki już totalny debilizm, nie? I niestety, zgodnie z moim planem, wyszło tak, że was nie zagięłem. Chujowo. Postarałem się was zagiąć, a wy mówicie, że nie. No to dałem wam kolejne szczyty, które potrafię osiągnąć. Rozumiecie? Bo skoro tym nie osiągnąłem głupoty, no to jeszcze cel nie jest osiągnięty, rozumiecie, nie? Chujowo. I tak pomyślałem, słuchajcie, skoro to mi nie wyszło, a tak pomyślałem, bo taka netykieta, wy nie znacie zasad internetu, ale w internecie panuje netykieta. To jest takie coś jak netykieta. Netykieta to są takie zasady w internecie, o. Zasady, które powinien przestrzegać każdy. Jedną z ważniejszych zasad w internecie i o tym musicie pamiętać, to jest nie karmić trolla. Bo jeśli karmicie trolla, to troll je coraz więcej. I to jest chore. Właśnie jak wy będziecie karmić trolla, to troll będzie jadł i będzie rósł, będzie grubł, będzie puchnął. Także najważniejsza z zasad w internecie to pamiętajcie, żeby trollów nie karmić, bo trolle są przejebane. Bo jak raz się takiemu da żreć, to on później będzie do końca życia przejść w burzancie. A kiedyś, jako że tak wam powiedziałem, byłem bezrobotny, jak wymyślałem ten plan, to kiedyś tak miałem takie marzenie, nie? Bo ja zawsze mi się marzyło, żeby żyć w świecie gier. I ja tak pomyślałem, że skoro ze mnie taki dobry błazen i wszyscy się ze mnie śmieją, to może by w końcu zacząć zarabiać w tych czasach na siebie. Bo to tak chujowo być głupim i nie zarabiać, nie? I tak głupio sobie myślałem, tak pomyślałem, patrzcie, w średniowieczu to bym wyszedł na miasto i gadał głupoty i ludzie by się śmiali, byłoby fajnie. A że mamy XXI wiek, to ja tak pomyślałem, na chuj mnie wychodzić na ulicę i moknąć, albo siedzieć pod kościołem, skoro ja mogę was tak naprawdę do końca życia na antenie błagać, żebyście wpłacili mi parę złotych. Patrz! I cokolwiek ty kurwa nie zrobisz, to ja cię będę gnębił i będę cię prosił, żebyś ty mi pomógł. Rozumiesz, jakie to proste? Bo ja jedyne co chcę, to twojej pomocy. Bo ja tak pomyślałem, że jak pokażę ci, jaki głupi jestem, to ciebie to zaciekawi. Od kiedy ciebie to zaciekawiło, to pomyślałem, że ty, to ja nie muszę robić nic więcej. To ja do końca życia będę rzucał do was mięsem tutaj, z tego miejsca, a wy do końca życia będziecie rzucać mi mięso prawdziwe. I ja będę pewny. Rozumiecie, jakie to proste? I dzięki temu ja jestem trollem i będę trollował sobie do końca życia, a wy będziecie mnie karmić. To jest magia anteny. Bo tu czary mary stają się prawdą. Bo prawda jest fikcją. Bo jest prawda, cała prawda, półprawda i gówno prawda. Bo każda prawda jest prawdziwa, a zarazem zmyślona. Bo robię ci kiełbie wełbie. I sam nie wiem, kto jest bardziej chory. A jako, że przeszedłem paru specjalistów już do tej pory, to jestem przygotowany na kolejnych specjalistów, bo ja uwielbiam specjalistów. A że postanowiłem się
że podejmę w końcu leczenie i postanowiłem się wyleczyć, to mam zamiar porozmawiać z każdym jednym specjalistą na tym ziemi, bo myślę, że któryś w końcu postawi dobrą diagnozę i mi pomoże. I od tego momentu moje życie zmieni się na lepsze, bo tylko osoba, która jest w stanie Ci pomóc, która poda Ci rękę i pomoże, jest w stanie zmienić Twoje życie, bo osoba, która jedynie potrafi pisać komentarze pod filmem, a nie jest w stanie Ci pomóc i nie pomoże Ci i nie da Ci ani jednej złotóweczki, żebyś Ty mógł pójść na leczenie, no to nie jest Twoim przyjacielem, po prostu. Więc tym pozytywnym akcentem pozdrawiam Was wszystkich. Jutro jeszcze tylko jeden dzień pracujący, piątek, a później mamy weekend, więc postaramy się jakoś zabawić. A, taka historia z życia w ogóle. Wczoraj sobie jadłem na spokojnie, nie? I wpada na mnie policja. Dostali telefon od anonimowego rozmówcy z Anglii i przyjechali mnie odwiedzić. Rozumiecie, przyjechała policja, ale nie tak jak w amerykańskim filmie, czy tak jak w Warszawie to się przyjmuje gości, że na ziemię gleba, kajdanki, coś tam. Nie! Rozumiecie, po staropolsku. Przyszli do mnie do domu, na spokojnie weszli, porozmawiali z właścicielem, dowiedzieli się, jaka jest sytuacja, zabrali mnie do lekarza, bo sugerowali, że jest mi potrzebny, więc skorzystałem z oferty, wiecie, ja nie odmawiam pomocy, w przeciwieństwie do Was, więc pojechałem sobie do lekarza, pogadałem sobie z lekarzem, uznał, że nie jest w stanie mi pomóc na miejscu, więc nie ma sensu mnie zatrzymywać. Później pojechaliśmy na komendę, oczywiście musiałem złożyć zeznania. Złożyłem oczywiście zeznania zgodnie z prawdą. Poinformowałem ich oczywiście, że mój wspaniały przyjaciel z Warszawy, Michał Książkiewicz, pomógł mi i oczywiście wspomógł mnie, czyli dzięki niemu otrzymałem marihuanę, którą mogłem zapalić i się uspokoić, bo sugerował mi, że zwariowałem, więc dał mi lekarstwo. Także dziękuję Michałowi oczywiście za tą wielką pomoc, bo gdyby nie on, to może dzisiaj by mnie już na tym świecie nie było, bo jestem chory i potrzebuję pomocy. Także oczywiście Was wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam oczywiście do wysyłania drobnych datków, czy też wszelkich porcji marihuany, czy innych leków, które mogłyby mi pomóc. Jakbyście mieli cokolwiek, to ja z chęcią przetestuję, bo do tej pory testowałem dużo rzeczy i mi nie pomagały. Więc jak będziecie mieli jakąś tam kokainę, marihuanę, haszysz, czy jakieś inne ciekawe substancje, które wpływają na dobre samopoczucie i pozwalają człowiekowi zgłupieć i dorównać do waszego poziomu, to ja bym z chęcią z takich substancji skorzystał. Także polecam się na przyszłość, pozdrawiam was wszystkich i zapraszam na kolejne odcinki mojego kabaretu. Dziękuję.